Jesteśmy pod galerią Fabryka Koronek, idziemy właśnie na wystawę. Taką lampę bym chciał. Ja pierdolę. Czekaj! Kurwa, co jest? Chuja, nie panuje pan. Tu, kurwa. To pan się nagrzeć chyba. Kurwa, nie pali tak, kurwa. Co jest, Bartek, nie wiesz? Proszę, kurwa, te prosiaczki. Riko, piko, riko, piko. Chodź, tu ci pokażę. Chodź. Nie widziałeś? Popatrz, zobacz. Jakieś ludzie, jakieś wariactwa, jakieś to. Ja nie wiem, co to jest. Zobacz, jakie ciupelki. Ile to pracy, jaka to. To się nazywa precyzja. Precyzja. Zobacz, widziałeś coś takiego? To wszystko jest na płótnie. To się nazywa precyzja. Zobacz. To jest historia, proszę cię, ostatniej tchnienie żywej kultury. To jest właśnie historia tej pracy. Tu się coś układa, zobacz. Jakaś dłoń, jakiś palec, jakaś rurka, jakieś przewody, bajery i druga ręka wyszła. Jakaś popatrz i radio nam się wysunęło, prawda? A kogo uznaje pani za największego artystę? Van Gogha. Dlaczego akurat jego? No jak dlaczego? Niesamowity malarz. Czy bardzo ważny malarz. Nasz oczywiście. Jan Matejko. Co namalował? Bitwę pod... Nie. A tu jest ta bitwa taka. Bitwę pod Grunwaldem. To on malował. Matejko. Kurwa, kurciu. Kolekcja Marcina Świetlickiego. Do tego Świetlickiego, widzisz? Zależy, z której strony widzisz. A, no właśnie. Patrz, kurwa, tu jaka bajera wyszła. Dwóch kolesi się, kurwa, targa. Jeden leży, trzeci ucieka. Też, kurwa, coś tu się dzieje. Tu znowu też niby picie, niby bajerowanie. Ten go leje, ten ucieka, wiesz. I takie są różne bajery. Tu jakiś koleś, nie wiem, co on tu robi. To właściwie od tego trzeba... Zależy, z której strony widzisz. A, widzisz, to są dwa spojrzenia. A jak w ogóle, że tak powiem, poziom sztuki w Polsce, jak to... No nasza kultura, prawda, w Polsce podupada. Polacy chodzą po galeriach, ale po galeriach handlowych. Niedziela, cała rodzinka, bum, jedziemy do galerii handlowych. A w galerii handlowych spędzamy cały dzień, jemy, pijemy, sramy, sikamy i w koło Wojtek. Widzisz, z daleka to nie wiadomo, co to jest, ale z bliska jak podchodzisz, no to widać, prawda, tu jakiś kontynent widać. Proszę ciebie, tu jakieś, wiesz, wyobrażenia ludzkie, gdzie był, co zobaczył i co będzie widział. O, ten cały to co widać, to jest właśnie stworzenie. A stworzenie to jest istota. Istota jest stworzeniem, tak? A stworzenie jest ideą. Mądrze pani mówi. No. A co w tych obrazach jeszcze pani dostrzega? No jeszcze dostrzegam takie właśnie... To jest... Tak jak patrzę na to, to widzę właśnie takie... prawda... No takie życiowe rzeczy. Żółta rasa nas zaleje i wszystko to, co kupujemy w H&M, czy w Orsaju, czy tam gdzieś, czy toś, tam, to, to wszystko made in China. Trzajs. Polska kultura cienko przejdzie. I nie wiem, czy się coś zmieni w tym kraju. Apeluję do ministra tej kultury i sztuki więcej pieniędzy przeznaczyć na kulturę. A od kultury kto jest? Zdrojewski. Niesamowita precyzja. Wszystko ręcznie robione. 3 miesiące robię jeden obraz. No. Tak. Nie, lekkie. Gips odlany. No i tak to wygląda.
Żegnaj, genia, świat się zmienia. Coraz trudniej o jelenie. Kanapa fajna, pasiata, podoba mi się. Augustowskie noce. No i gitara. Który dzisiaj? Psy. No nic. Psy. Co do galerii, jak można z całą rodziną jechać sobie do Tesco i zrobić sobie zakupy, cały wózek załadować do bagażnika i do domu jechać. Spędzić cały dzień, a po co w galerii się buja? I taka jest, kurwa, to kultura w Polsce i to ja mam w dupie. Cześć, siema.